Centrum Naukowo-Biznesowe Politechniki Opolskiej zostało wykonane ze środków poprzedniego okresu programowania, ze środków dedykowanych wspomaganiu przemysłu poprzez rozwój nauki. My jesteśmy gotowi jako uczelnia techniczna od lat ze swoją misją do tego, żeby służyć przemysłowi. Biorąc pod uwagę fakt, że w najbliższych 5 latach jakiekolwiek pieniądze, które będą płynąć na uczelnie, w 90% przepływać będą właśnie przez przemysł. Musimy mieć właściwych partnerów, którzy będą nam ze wzajemnością zlecać zadania takie, które będziemy wykonywać my na potrzeby rozwoju tego przemysłu. Oceniamy go, spacerując dzisiaj, że zrealizowany bardzo dobrze pod względem estetycznym, pod względem budowlanym. Jest wyposażony w naprawdę nowoczesne urządzenia i to jest to, co przyciąga teraz naszych przedsiębiorców i naszych studentów. Dobra jakość, dobra oferta i coś, co będzie służyło na wiele lat. Jedno, co jest ciekawym rozwiązaniem, ważnym, godnym do tego, żeby to podkreślić, to fakt, że już dzisiaj możemy prowadzić różnego typu konferencje, różnego typu seminaria, sympozja z wykorzystaniem rozwiązań streamingu online, czyli cokolwiek u nas będzie realizowane. Nie tylko można prowadzić w formie konferencji, zgłoszenia się za pomocą komunikatorów typu Skype, ale to co najważniejsze, że wszystko to co się u nas dzieje już w parę chwil po prostu nakręceniu, po wydarzeniu, dokładnie 30 sekund znajduje się na całym świecie. Politechnika Opolska.